Hej kochani, dziś zapraszam was na haul z siaty, a Darek się z tyłu wykupia. Ja będę nagrywał. Darek będzie nagrywał. Także zaczynamy, pokażemy wam co kupiliśmy tutaj w Hiszpanii. Zupełnie bez statywu, Darek będzie dziś miał statywu. Pokaćki dajcie za mnie, że nagrywam. Zobaczcie ile jest siat, ile jest zakupów. Niby nie chcieliśmy robić zakupów, ale oczywiście tak, troszkę zrobiliśmy. Kilka rzeczy tu jest, także zaczynamy od perfum. Mogliście już widzieć na łobuzach, to są perfumy, które kupiliśmy. Darek sobie kupił nowe bossy, to są te Unlimited. Tak, one chyba po prostu się nazywały Unlimited i one są w białej butelce. I bardzo mu się podobały. Zresztą możesz to skomentować jakoś, kochanie. No fajne są, naprawdę. I w Polsce one były chyba droższe, bo tu było 30% zniżki. Właśnie, chciałabym powiedzieć jeszcze, że wszystkie perfumy były przedstawione na 35% taniej. Nie wiem, co tu jest na Kanarach, ale wiem, że kiedyś to była strefa bez słowa. Nie wiem, jak jest teraz, ale perfumy są nadal tańsze. Ten zestaw też kupiliśmy taniej. To jest ten twój, który używasz zawsze, nie? Tak, ten, co używam już długi czas. Kosztował chyba 50 euro. Tak. I ja znalazłam dla siebie perfumę Ralpha. To jest jeden z ulubionych zapachów mojej przyjaciółki, którą pozdrawiam. U nas niedostępne już, zostały wycofane, nie wiem dlaczego. Kosztowało około 60 euro, później przecenione oczywiście 35%. Także wszystko się opłacało. Do tego dostaliśmy próbeczkę Angel Muse Muglera, który niestety nie jest w moim typie i śmierdzi. Lecimy dalej, tutaj są zakupy z Primara i kupiliśmy sobie taką torbę ekologiczną. Mówię do Darka, żebyśmy już nie chodzili z tymi torbuszrunami, siatami i po prostu kupiliśmy taką fajną za 2 euro. Gumeczki za 1,50 euro. Znacie te gumki dobrze. Kupiłam też taki zestaw i on też kosztował około 2 euro. I długo tego szukałam u nas, ciężko mi było to znaleźć. To jest zestaw, taki mała szczoteczka, pasta, taki wiecie, w plastikowym czymś, można to zabrać do torebki. A ja teraz bardzo, bardzo czegoś takiego potrzebowałam. Majteczki, nie pamiętam ile one kosztują. Mam tu cenę? Nie, nie mam tu ceny, ale zawsze je kupuję, jak jestem w Primarku. Takie shorty za 7 euro, z przodu koronka, z tyłu dres. Kosztowało 7 euro, także spoko, właśnie akurat teraz na wakacje. Ładne. Znowu takie shorty, można powiedzieć, nie wiem, bawełniane, takie luźne. Też tutaj na 2 sen i te kosztowały też pewnie około 7 euro, czy około 5. Tak, 5 euro dokładnie. Takie luźne. Zestaw bielizny. O taki. Mateczki. Powiem wam szczerze, że bardzo ciężko było znaleźć rozmiary. 8 euro kosztował cały zestaw. Strasznie ciężko znaleźć rozmiar. Były albo małe, albo duże. No, ale znalazłam ten i taki też wakacyjny mi się wydał spoko. I zestaw niteczek, ale są niedobre. Euro 20, nie polecam, są beznadziejne. Kupiliśmy klapki super dry, damskie i męskie. I każda para kosztowała 19 euro. Więc nie jest bardzo źle jak na Super Dry. Zastanawialiśmy się nad tymi albo nad Hawajanasami. Bardzo ładne, zobaczcie jak fajne. No, wyglądają tutaj jak korek, to jest zrobione z korka dosłownie. A te są kolorowe dla dziewczyn. A te są śliczne, właśnie takie palne. I strasznie mi się spodobało, jak zobaczyłam, to są mega wakacyjne, więc takie klapery. Dwie pary, jakoś zawsze nam brakuje klapek i stwierdziliśmy, że zawsze się przydadzą. Teraz może ty opowiesz o swoich zakupach. Jack and Jones. A ja zapytam. To są dwie koszulki zarąbiste. O, tak. To taka jest trochę farba rozlana z czachą. Zobaczcie jak mega to wygląda. Naprawdę zrobi się taka wakacyjna koszulka. I ona kosztowała 20 euro. Ale wygląda super, jeszcze ta czacha mnie przekonała. I to jest chyba jakiś nadruk taki wylany. I czy się na pewno nie spierze tak szybko. A druga koszulka też wakacyjna w kwiatki. Taki klimat z kwiatuszków. Z tyłu fajnie wygląda, bo jest taki napis. No mega. Fajnie, super wygląda. I to jest z Jacka, którego nie ma w Polsce i ja płaczę zawsze, że go nie ma w Polsce. Kolejna siata, sklep Mint i tutaj były różne takie, no firmowe rzeczy można powiedzieć, droższe, tańsze, Tommy Hilfiger i tak dalej. No to Dariusz chyba kupił wszystko. Dariusz kupił. A, bluzę kupiłem tutaj. Bluza, to jest taka mięciutka bluza z kapturem, taka co możecie narzucić na siebie jak jest zimny, wakacyjny dzień. Zobaczcie, jak fajna ona jest. Naprawdę jest świetna. I ja tej bluzy szukałem dlatego, że już był chłodniejszy dzień ostatnio. I mówię, kurde, nie mam żadnej bluzy, bo przez przypadek wziąłem złą, wziąłem Karolinę zamiast swojej, bo mam ten sam kolor. I mówię, ja i muszę sobie coś kupić. No i właśnie takie coś zakupiłem. Ale jest fajna, jest naprawdę mięciutka. I ta była dosyć droga, kosztowała chyba 70 euro. Tak, 70 euro. To jest jakaś taka firma żeglarska, czy jakaś tam, nie wiem, North Sales. Ale, no jakaś amerykańska firma, ale jest naprawdę mięciutka, no i w takim fajnym kolorze, beżowym. Dokładnie.
Uwaga, zakupy z Kiko. Oczywiście Kiko mamy w Polsce, ale zawsze na wakacje wychodzą specjalne, limitowane edycje. I uwaga, co tu mam w Kiko? Kupiłam sobie, no to nikogo nie zdziwi, takie, jak to się mówi, separatory do pedicure, ale one są troszeczkę inne. O, bo są żelowe. To jest normalnie taki żelek. Widzicie? To nie jest takie sztywne. Właśnie nie jest sztywne i to jest takie żelkowe i to będzie bardzo fajne. I nie, wiecie co jest problem taki w tych gąbczastych, że one naprawdę są takie szerokie, a te są takie, że tych palców nie będą. I to kosztowało 3 euro. Teraz za 6 euro kupiłam eyeliner. Glitter eyeliner. Ostatnio mam fazę na glitter, tym bardziej, że są wakacje. To chętnie sobie użyję brokatu. To jest kolor 01 i chyba był jeden jedyny. I pokażę wam jak wygląda, to padniecie zaraz. W butelce wygląda tak. A na skórze. Widzicie jak ładnie połyskuje? No piękny będzie, można wzdłuż linii rzęs nałożyć albo na czarną kreskę i będzie naprawdę ładnie wyglądał. I ostatnia rzecz jest z nowej kolekcji, nazywa się In The Shade i to jest taki, można powiedzieć, dwa w jednym, cienie i kredka. I to jest właśnie nowa kolekcja i wszystkie opakowania z nowej kolekcji były bardzo ładne, szczególnie szminki. I wszystko było w takim złocie, jakby wyżłobionym, można powiedzieć. I ta kredka też jest właśnie taka złotawa. Mam kolor 02. To jest taki beż i taki ciemny, brązowo-zielony, coś takiego, ale bardziej brąz. Dla mnie to jest czarny. Czarny? Nie, to nie jest czarny. To jest właśnie bardzo ciemny kolor. No bardzo ładnie. To można nakładać jako właśnie cień. Zresztą można nakładać i tak, i tak. I ja zawsze kupuję te kredki w Kiko, one są naprawdę dobre. Tak jak nie przepadam za podkładami czy lakierami, to naprawdę, jeżeli chodzi o kosmetyki do oczu, to są ok. Teraz Darek się wciela we vlogerkę. Przyjmuję kanał. I mamy tu hol z siaty zarowy. To jest bluza, bluzka, nie wiem jak to nazwać, z długim rękawem. Po prostu cienki sweterek. Cienki sweterek, ale on jest bardzo, bardzo cienki, taki, że aż prześwituje inną koszulkę. Na białe koszulki, takie ciepłoletnie dni. Takie, że wieje, ale jest gorąco, żeby mieć długi rękaw. Fajne naprawdę, ładnie jest wygląda. Naprawdę cieniutkie, więc nie przeszkadza. A tu jest za to bluza. Co mogę nawet założyć z długim rękawem i oczywiście zapinana, więc wygląda w niej trochę jak koksik, czy nie wygląda w niej jak koksik? No fajnie wygląda, jest bardzo wakacyjna. No i oczywiście mam też kaptur, mogę się schować. Cen nie podałeś. A ceny, no bo to ceny najważniejsze. No w holu tak, trzeba podać ceny. Ja zaraz tu znajdę, nie, je znajdę. Musi znaleźć nie wiem czy tu paragon. Będzie ceny. Ta kosztowała 14 euro, a ta 25. Coś takiego. Droga, czy ja wiem, droga za taki sweterek cieniutki? No, koszulka też kosztuje średnio. Na pewno jest, że w Hiszpanii zara jest oczywiście tańsza niż u nas w Polsce. Okej, kochani, to tyle jeżeli chodzi o haul. Gdzie się tam wychylasz? Zostawcie kciuki do góry, jeżeli wam się podobało. My właśnie spadamy na spacer. Kochamy was, love you, bye. Pa, kochani.